Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogrywamy z Simami. Param do roboty. Tak, jak widzicie, już nastał ranek, bo jeszcze dokańczałam pewne rzeczy związane z domem. No i tak to wyszło, że już jest no, prawie dziewiąta, nie ma jeszcze dosypia. Natomiast, o, dobrze, grzecznie idziesz jeść. No, natomiast Param poszedł grzecznie do pracy. W sumie możesz pracować ciężko. Tak, ktoś musi koniecznie zrobić pranie, bo tu już zapewniła się nam koszu. Dobra, sklep spożywczy. Wiesz co, ty to może lepiej wstań. Zrób to pranie. Albo najpierw skorzystasz. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale nie mam nową piżamkę. No. Kliknij się. Zmienimy ci strój na ten. A potem zrobisz pranie. Tak, i jak widzicie, znaczy muszę. Domek jest już praktycznie skończony. To znaczy, zostały pomieszczenia pomniejsze, które będą właściwie zarezerwowane dla dzieci Nimy i Param, ale nie wykańczałam ich ze względu na to, że jeszcze tych dzieci nie ma i na razie nie będzie. Także to jeszcze musi poczekać, natomiast wykończyłam inne rzeczy. O, i Nima ma też nowy strój, taki trochę właśnie bardziej jesienny. To jest sukienka ze store. Razem z rajstopami i tam bucikami chyba ze studenckiego życia, chociaż nie jestem do końca pewna, także co to tu biega? No bo wiesz co? Nie ma. Poczekaj jeszcze z tym praniem. Weź posłuchaj tabcastu o gotowaniu. O, chcesz to zrobić na 100%. Także zrób tabcast, a potem pranie. Potem sobie skoczysz coś zjeść. Ojej, znowu mam jakieś zepsute jedzenie. Dobra, ktoś inny może sprzątnie. O, nasza margarita się zepsuła. Dobra, to homara z wody. Sobie zjesz. Tak, miałam wam pokazać domek. Więc... tutaj powstało tajemnicze pomieszczenie, takie romantyczne pomieszczenie, specjalnie dla Nimy i Parama. Możemy nawet zapalać świeczki, jak będzie romantycznie. Tak, romantycznie z kotem w środku, ale co tam. Tak, w każdym razie tutaj mają takie miejsce, powiedzmy, dla siebie. Jest tu ta wielka wanna, jest barek, w którym można wypić drinka, jest odpowiednia muzyka, jest nawet parkiet, gdzie mogą sobie zatańczyć, jakiś wolny taniec romantyczny. No i oprócz tego dałam tu jeszcze takie pomieszczenie zabawowe. Zawsze chciałam mieć tą kulę, raczej no to dziwne urządzenie, ale nigdy właśnie nie miałam jakoś kasy specjalnie i miejsca w domu, żeby to ustawić, no i teraz postanowiłam to zrobić. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. I jest oczywiście do bąbelków jakieś miejsce. Tak trochę na retro zrobiłam to pomieszczenie, tak bardziej w starym stylu. No i czemu nie jesz? No, wegetariański homar z wody. I właśnie tak, w ten sposób to wygląda. Nie. O, tu mogę wam jeszcze tak pokazać. Są jakby właśnie dwa kolory ścian. Tutaj jest taki, tutaj taki. Bardziej gładki. O, tu lepiej by to wyglądało, jakby to było właśnie w innej tonacji. O, może w ten sposób będzie lepiej widać. O, proszę bardzo. Jak wszystkie światła są zapalone, także są tutaj różyczki i taka gładka ściana.
No. Także myślę, że wszystko ładnie widać. I tak, to by było na tyle. Jeśli chodzi o kwestie... Zrobiłaś to pranie? Mam nadzieję, że tak. Jeśli chodzi o kwestie domkowe. I jako, że skończyłam... Może najpierw zapłacić te rachunki. A potem przyjmiesz prezenty. Słuchasz tego topcastu w ogóle? Tak, słuchasz, dobrze. No, jako, że skończyłam ten domek, to znaczy, no, tak, jako tako. O, kupiłam jeszcze tą, kocią dżunglę, bo ktoś w komentarzach zasugerował, żeby kupić, więc tak, ja o tym zapomniałam i teraz kupiłam. I jak widzicie, Tyberium nam zniknęło z kominka, bo musiałam, bo, no, po prostu zabrakło kasy i musiałam coś sprzedać, no. I jako, że domek jest jako tako skończony, ja jak mówię, jeszcze tam zostały te pokoje dla dzieci, ale ich nie wykańczam na razie, to postanowiłam Wam dać ten domek na Simpage'a, na giełdę wymiany. Ojojoj, pokojówka do niego pisze niebezpiecznie. Także ten domek będzie dostępny, jeżeli nie zapomnę, to będzie dostępny w opisie tego filmu i... będzie zarówno sam domek, jak i domek z Nimą i Paramem. Jeżeli ktoś będzie chciał grać również tą rodziną, to nie ma sprawy. Także. Szukajcie w opisie filmu domku. Mam nadzieję, że go tam znajdziecie. Dobra, bierzemy się za prezenty. Arkadiusz 2626. O! 1250, akurat się przyda. Bardzo, bardzo dziękuję za ten prezent. Dzisiaj wysyłamy nadnaturalne. No. Także dziękujemy. Coś z ostatniego. Popo 2277. Pakiet opieki. Naturalne półki rury i sklejka. Yeah. Także dziękuję i pozdrawiam. Miron 56. Pozdrowienie od Sylwii, uporczywej detektyw. Ojej! Dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Nadnaturalne. Biedroneczka 15. Flakonik oświecenia. To będzie czwarty. I teraz piąty. Może jeszcze jakieś fajne zdjęcie wybierzemy. Jakiś fajny awatar. Jest jedno dziecko tylko w tym? O, ale nie, to już biedroneczka była, to już nie. Już bez przesady, byłoby to dobrze. Dobra, to jedno jedyne dziecko. Na awatarze 1978 1108. Pozdrowienia dla rodziny Nime. Nie wiem, czy dobrze napisałam. Może napisałaś. O, 250 Himalajanów. Dziękuję bardzo. Na pewno się przyda. A, nadnaturalny miał być. Okej. Okay. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o prezenty. Anime zabiera się... No i znowu nie zjadła, no come on. To sprzątnij to zepsute jedzenie, a potem zjedz tego homara w końcu, błagam cię. Tak, dawanie prezentów. Jak tam kotki odpoczywają? Ty jesteś głodna. No i jak masz problem z tą lodówką? Czy tam jej coś stoi na drodze? No wiem, że śmierdzi. O co chodzi jej z tą lodówką? Co jej przeszkadza? Nie rozumiem tego.
A coś się zbagowało. No i zaraz będzie samochód dowożący do pracy. Jasne! Jezus Maria. Kobieto. Nie doprowadzasz do szału. Lodówka lodowa. Jak niewystarczająco fundusze. Ta lodówka chyba. Tak, wydałam dwa razy więcej. Dzięki tobie, Nima. Teraz sprzątniesz? O, coś się zbagowało widocznie. Dobra. Teriańskich... O Jezus, ale mnie zakręciło. Może kot się tu wybierał i dlatego ona nie mogła. Nie wiem, to jest dziwne. Dobra, on zaraz będzie kończył pracę. O, rozmawiać z Dwaynem. Dobrze, zapewnimy ci to. No, zresztą wybierzemy się dzisiaj na polowanie, mam nadzieję. Jak wrócisz do domu, to sobie przetopisz to. Nie. O Jezu. Przetop. A potem będziesz to szlifował na swojej szlifierce wspaniałej. Chociaż nie wiem, czekaj. Szlifuj. Ojej, szlif sercowy. Tyberium, to ciekawe. Ach, muszę to zatrzymać, bo mnie denerwuje. Szlifuj za pomocą maszyny. Szlif sercowy. Dobra, nie weźmiemy gruszkowy. Szlifuj za pomocą maszyny. A faktycznie mogę wycięty szpic albo szlif sercowy. Dobra, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, ty już idziesz do pracy. Więc bądź grzeczna, sprawuj się. Ciekawe, czy nadal się będzie uczyć tego, jak pojedzie do pracy. Też pracuj ciężko. Dobra. O, pocałować Nimę. Dobra, to darujemy i zaraz... Gdzie jest Alex? Syczeć, no. Damy jej, żeby ją wyszczotkował. A przysmak w sumie. No, trochę szkoda, że to skasowałam, ale dobra, nieważne. Nie będziemy się patyczkować. Dobra, pracujesz dzielnie. Okej, jeszcze poprawić sport. Człowieku. Tak, ale ty znowu energię masz do bani. Jak ja mam cię wysyłać na polowanie? Możesz sobie zjeść coś na surowo. O, czekajcie. Ten szlif. Uuu, fajnie to wygląda. Stawimy go na kominku, tam gdzie miał być. Sposób ekspozycji, postument. O, ale ładnie. Ślicznie to wygląda. Szlif gruszkowy tanzanit. Dobra, to sprzedamy. Na razie. Damy mu na razie, żeby poszedł spać, bo musi wypocząć niestety. Wow, nie to. Jak jest wykończony. Okej. Idź grzecznie spać. A ty idziesz się bawić w wannie. Okej.
A ty już znasz w ogóle członków orkiestry? Nie za bardzo. To rozmawiaj z orkiestrą. Już się 16 robi, ciemno się robi. Masakra, jak ten czas leci tutaj w Simsach. Dobra, niech on sobie trochę odeśpi. O! Zręcznego sprzedawcy towar sprzedano za więcej pieniędzy niż zwykle. Ha, ha! Świetnie. Okej, okay, dobra. Wstajemy. A ty zjadłeś w ogóle coś? Tak, potem się zmienisz tego swojego wilkołaka wspaniałego. Okej, okay, i zadzwonisz do swojego kumpla. Umówicie się... Tak, umów się. Au! Wow! Wow! Dobra, i umówicie się tam, gdzie jest kamień pogodowy. Gdzie to było? Tu? Poczekajcie, bo... Wydaje mi się, że to było tu. Kurde, ale nie jestem do końca pewna, nie widzę tylko, czy mi się wydaje. Może mi się wydaje, że to było tu. Nie wiem, czy powinno go być widać... stąd. No dobra. O, i teraz sprawdzimy, czy go widać. No. A, jest tu. Dobrze. To okej. Miejmy nadzieję, że się zgodzi. Pewnie brzmi nieźle. No. To dobrze. Wybierzemy się na wspólne polowanie. Może znowu coś fajnego znajdziemy. Na parcelę. Dobra. Musimy pilnować nimy. Sprawić umiejętność gotowania. No staramy się. Staramy się. Yeah. No, jeszcze to możemy zapalić. No, znowu paparazzi. Jak zwykle. No, Nima, kończysz tą swoją pracę. Ciężką. Okej. Okay. Nie będziesz jechała do domu jeszcze. Tak, skończyła pracę. Nie wiem, czy nadal słuchasz? Nie. Dobrze, to słuchaj o gotowaniu. I wybierz się do swojego ukochanego komisu z eliksirami. Gdzież on był? Tu. Co to? Polować w stadzie. Dobra, to zamiast tego zjeść coś na surowo, to później. Wow, on w ogóle z parasolką biega na czworaka. Ja nie mogę. Wow, dużo tu ludzi. By the way, gdzie jest ten twój Dwayne? Dobra, słuchasz sobie. Okej, okay, pogadajcie. Pogawędka. Patrzcie! Jednorożec! Ale fuks! Ja tu w ogóle nie zauważyłam, nie? A on prawie wszedł mi w kadr. Ja, zobaczył jednorożca. Możemy posłać. Szaleństwo. No ale jednorożca raczej nie będziemy zdobywać, bo... Chociaż nie wiem, czy... Mając za przyjaciół koty... Czy by się udało? O, znowu zwiecha na dłużej. Widzę. Bo to chyba działa tak, że
trzeba mieć trzech przyjaciół wśród zwierząt, ale właśnie niekoniecznie to są to różni przyjaciele chyba. Dobra, wiesz co, Nima? Chodź tu, będziesz oglądać jednorożca, ale czekaj. Czy ty w ogóle masz kocich przyjaciół tak na... Powiedzmy dom, czekajcie. A, jasne. Możesz sobie pomarzyć. Te koty cię nie lubią w ogóle. O mój Boże. Za mało czasu spędzasz z kotami. Dobra, to nie ma sensu próbować, bo parą pewnie też nie ma z nimi dobrych kontaktów. Także niestety. Ale jednorożca poglądać można. Dobra, weźmiemy Nimię tutaj. Zaznaczymy, żeby kupiła, sprzedała jak zwykle. No, ale jednorożec ładny. Czarny nam się trafił. I z brudką. Piechur. Oglądać jednorożca. No nie, już nie ma sensu. Dobra, co my tu mamy? Flaszka wściekłych pszczół. Zombifikacja. Reaktor osobowości. O, natychmiastowe postarzenie! Butelkowana klątwa mumii. To brzmi fajnie. A, no tak. Ponieważ mamy teraz złą opinię, to nie mamy żadnych zniżek. Pupa. Z tego. Piechur. Jednorożec. Au. Dobra, komis. To sprzedamy, to... Chociaż w sumie to by było fajnie wykorzystać. Więc może zostawmy. Prokreacji, osobowości, to możemy sprzedać. To będzie fajnie zobaczyć. Okej. Okay. I teraz Nima, zanim jeszcze wrócisz do domu, to skoczysz sobie do sklepu spożywczego. Bo musisz kupić sobie przepisy. Tylko, że najgorsze jest to, że nie mam pojęcia. Ha, bo to już po gawędka to ci się zaliczyło. Już nie mam pojęcia, jakie ona przepisy zna, a jakie nie. Nie chce mi się tego tam spisywać wszystkiego. Bo to można sprawdzić w dzienniku gotowania, ale nie chce mi się tego za bardzo przepisywać, sprawdzać i tak dalej, więc kupimy wszystkie i zobaczymy. Znaczy, jak nas będzie stać. No to też swoją drogą. Nie, chodziło mi o... O Jezu, to nie w spożywczym. Goddammit. O Boże, mój błąd. To w księgarni przecież. Kupuj książki. O, tęcza. Jak ładnie. Dobra, ten już tam nawołuje. Do burzowcy. O! Osiągnęła. Jemu się udało. Poziom 10. Przepisy kulinarne. Na pewno nie znamy chili con carne. Przynajmniej nie wiedziała. Też w sumie to tobie się nie opłaca. Chili wegetariańskie bardziej ci się opłaca. Wegetariańska ryba z frytkami. Omlet z grzybami. Nie wiem, czy to znasz. Weźmiemy rybę z frytkami. Nie. Zupa pikantno-kwaśna. Ciasteczka. Mrożony krem. Weźmiemy coś może fajniejszego, jakieś krewetki, petardy. Może to? Nie. Dobra, tyle wystarczy, bo nie mamy kasy na to. Okej, Nima osiągnęła poziom 10.
łososia z grilla, może poznać przepis na tort anielski. O, to niestety zdjęcia nie ma. O, tak, oczywiście nie ma żadnych zniżek. Dobrze, więc wracaj do domu i poczytasz sobie o tej twojej muzyce. Ojej! Czekajcie, podniesiemy najpierw to. Dobra, już. Wystarczy. Okej. Czy tu wokół coś jeszcze schwytaj? O! Fluoryt. A ten poszedł grać. Spoko. Chwytaj, chwytaj świetliki. O, zaczął padać śnieg. Świetlika purpureusa. Ojej. Dobra, wybierzmy się jeszcze z tym do arboretum wróżek, bo tu mi mówiliście, że ten, że te rzadkie te się pojawiają, różne rzeczy do zbierania. Okej. Idę do cielenia. Nie teraz. Drapać. To mi się nie zalicza, to wskoczy na coś, nie wiem czemu. O. A razem biegają. Jakie to słodkie. Okej. Czekajcie. Czemu nie mogę polowania uskuteczniać? Stwórz stado. Stwórz stado. No, gdzie on polas? Nie wierzę. Jak ty tam idzie z tą książką? O, Luna przyszła, jak słodko. O, kiepsko z tą książką idzie. Dobra, zostaw ją. Nie to. Chciałam do lodówki. Zjedz resztki dania podsmażanego i pójdziesz już spać. Gdzie jest ten twój kolega? A to w ogóle jeszcze zostały ze ślubu rzeczy. Nie zdążyłam tego zrobić. No dobra, to poluj sam. Aha, polować sam też nie możesz. No, jest tu. Dobra, stwórz stado. O! My God, dobra, to wracaj do domu. To nawet polować się nie da. Grab jest. To teraz jest poluj. Czemu to działa jakoś tak dziwnie? Może w głębokim śniegu nie można polować czy coś? Dobra. Poluj na razie sam. A Luna pójdzie się pobawić na tej kociej dżungli. Z... na przykład z tobą. Zbadać koci domek, trącić noskiem. Jej, a ty do siusiania. Do siusiania i drapania. A ty? Ty też.
Możesz coś zjeść w sumie. Mam nadzieję, że sobie tam poradzicie i wejdziecie. Srebro i srebro. Kto tu przyszedł? Niczemu nie chcesz się bawić. Dobra, to nie ma najmniejszego sensu. Oj, koty, koty. Dobra, idziesz tu coś zjeść. Ty też idziesz coś zjeść, potem się wami zajmę. Ty sobie drapiesz. Dobra, to niech on może lepiej nie poluje i wraca do domu. Zje coś i też pójdzie spać, bo... Luna, co tu robisz? Akurat tu cię spłoszyło. O, kamień słoneczny i świetlik jakiś. Luna, idź coś zjedz. Proszę cię. Ojej. Aha, to jest ten pospolity. Kamień słoneczny. Ciekawe. O, słoneczek nam tam naprodukowało. I śnieg stopniał. Dobra, nie wiem, czy robić cięcie w sumie, czy jest sens, żeby to robić. Ale dobra, zrobimy małe cięcie i wracam do wozy. Tutaj któryś z nich się wyśpi. O, jeszcze sobie spełnił pragnienie, także teraz wracam. Okej, jestem z wami z powrotem, ale niestety podczas snu Simów gra mi się zwiesiła i to tak poważnie się zwiesiła, że niestety musiałam ją wyłączyć. Wyłączyć bez zapisywania, więc... przeżyłam jeden dzień bez was, żeby sobie zapewnić tam i kasę z pracy i tak dalej. Spróbować ich czegoś nauczyć, no ale jak widzicie, nie zdążyłam nimi nauczyć gotowania, tak jak żeśmy widzieli w poprzednim dniu. Tak, wzięłam niepłatny urlop, żeby mieć dzień wolny. Także ogólnie jestem strasznie zła. Nagrywanie Simsów przysparza niestety coraz więcej problemów. O, dzisiaj Artemis ma urodziny. Także no jest to niestety problem. Coraz większy. Udało się osiągnąć. Nie. Tak, pocałować Parama oczywiście. Tak, umiejętności gotowania. Okej. Okay. Ty masz też dzień wolny, z tego co mi się wydaje, więc... no jak widzicie, trochę tuż się też różni, bo nie zdobyłam wszystkiego tego samego. Eliksirów też nie były te same eliksiry dostępne, tak jak poprzednim razem, także... no niestety potoczyło się to troszeczkę inaczej, no ale trudno się mówi. Dobra, tapka z opętkowaniu. I możesz... eksperyment z warzywami, ze składania genów. O. Ale to może się przebierz w te swoje ciekawe łaszki. Zmień strój. Na ten swój fajny. Zrób ten eksperyment. No, planowałam właśnie dzisiaj... No, Nima mogłaby się przebrać potem. Żeby Nima sobie spędziła też dzień z April, dlatego wzięłam ten niepłatny urlop.
A potem spędzimy sobie trochę czas z Paramem, bo dawno tego żeśmy nie robili, no. Zobaczmy, co tam Param wykombinuje z tymi genami. O, nawet nie wypadł z windy. Cudem. Nie, zostaw. Dobra, i spróbujmy zadzwonić do April. Mów się, że gdzieś się wybierzemy na festiwalu. Może na jakieś karaoke albo do klubu. Już nie wiem, czy ją wpuszczą do jakiegoś klubu. Też nie wiem, a są tu takie kluby też, które powinny. Może do tego czerwonego aksamitu? Albo do tanecznego jakiegoś? Kurde, sama nie wiem. Dobra, spróbujmy tutaj, bo to nas chyba jeszcze nigdy nie było nawet. Co prawda jest rano, ale co się będziemy przejmować? Okej. Zobaczmy, Param coś tam wykombinował. Ciężko pracuje. Coś mu się tam świeci. O. Szkoda. Jeszcze... Dobra. Uczysz się. To... O, a mogę użyć tego? Czekajcie. Bo to się jakoś tak robi, że... Badaj mózg, znajdź obiekt do tego... O, wzmocnienie mózgu. Może będę mogła... Ojej, co to jest? Sakra. Może będę mogła się nauczyć jakiejś umiejętności. O, otwierają o 14. Okej, ty musisz się uczyć na przykład ogrodnictwa do pracy. O, nauczył się wędkowania. Skoro żeśmy się już tam spotkali z April... Wow! Coś się tak wystroiła, kobieto! Więc przypuszczam, że i tak by April nie weszła. Ojej! Nauczyć umiejętność gotowania? Nie, po co ci? Czekajcie, zobaczymy, jak to wygląda. Z tym wzmocnieniem mózgu. Okej. Okay. Nie pojawia się żaden pasek. Dobra, to wiecie co? Nie, to zrobimy inaczej. O, promocja drinka. Gdzie by tu pójść? Do teatru to nie za bardzo. Aha, bo my nie jesteśmy jeszcze w grupie. O! No proszę. Param szaleje. Co ty się jeszcze masz nauczyć? Ogrodnictwo, majsterkowanie. Dobra. Aha! Maszyna czasowa wyłączona. Dobra, to badaj mózg. Niech będzie. No, jesteśmy w grupie? Dobra. To weź zmień strój na jakieś normalne. W takim razie... Jest od 14. Dlaczego wszystko jest otwarte tak późno? Co tu możemy robić? No, w tym mieście nie ma nic do roboty. Tawerna. Warga. Od 10. Ten taneczny? Chuj, on od 17 jeszcze lepiej. To jest też od 10. Dobra, ale może zdążymy tam dojechać, powiedzmy. Dobra, pokaż to badanie mózgu. Aha, wygląda tak samo. Tylko się nie świeci. A nie świeci się. Okej. Poszło do miejscówki. Ale nie widać. Ojej. Nagrzane jest? Powiedz. Pokaż. Spotkać wampira. No to masz wampira.
Możesz go powitać i spłatać mu... O, wróżkowy psikus. Jeju! Co to ten ekran tak? Taki szalony. Mike nie znosi sztuki, jest wytrawnym wędkarzem, jest niechlujny. Co? Osiągnął wystarczający wpływy u kujonów. Aha! Okej. Okay. Jest kujonem. O, nawet się śmieje, jakie to słodkie. No i spotkałaś wampira. Dobra. Aha, w drinku się nie możemy napić. Jeju, jaka bieda w tym klubie. Co za bieda? Gdzie jest moja April? Czy ona mnie już opuściła? Come on. Jesteś tu? April. Czy ja jestem jeszcze w grupie? No jestem jeszcze w grupie. Aha, bo to jest drugie piętro, no tak. Zapomniałam. Aha. Chcesz grać w bilard? A, nie wiem, dobra, na razie to. Pracować w domu. Okej, okay, tu masz mnóstwo komputerów, to możesz sobie pracować w domu. Proszę cię bardzo. Kolejny wróżek. Dołącz do gry w bilard. A kto gra? O. Nie, to może weźmiemy coś, w co możemy zagrać razem z April. Tu była taka gra. O. Z April. Proszę bardzo. Może jeszcze zdjęcie sobie zrobimy. Ona jest taka wystrojona. No, ciekawe, kto wygra. A ty w ogóle powinieneś uczyć się czegoś jeszcze. Co tam masz? Majsterkowanie. Spite up castu o... o majsterkowaniu. Ojej! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jednak... Kto mi zniszczył dynię? Co za pacany! Ta zniewaga krwi wymaga. Dobra, zjedz coś. Potem siusiu. Ty jesteś okej w miarę. Boże, czemu wszędzie ciuchy jakieś brudne się walają? Po tym domu. Też jesteś głodny. Param. Aha, zepsułeś. Co teraz naprawiaj. Jej. Co ona dostała? Awans? Ciekawe, gdzie ona pracuje. Długo wam jeszcze zajdzie na tych grach? Ojej, ona też staje się kujonem, to jest niebezpieczne. Aha, i przy okazji nie kupiłam tych przepisów. Z tego wszystkiego. No bo nie miałam tyle kasy, co poprzednio. No ale wzięłam urlop. Niepłatny. Ojej! Imię rozpoznawalne w mieście i niezłą reputację, sporo jeszcze jednak pozostało do osiągnięcia. Mniej ważna osobistość. No kurczę, 3 gwiazdki. Dobra, widzę, że za długo wam to zajmuje. Zróbcie to sobie z jakieś zdjęcie, może głupie zdjęcia. Aha. Wiesz co, zjedz sobie coś. Może steaka. Na surowo.
Możesz się jeszcze tego majsterkowania uczysz. To co tu możesz jeszcze porobić? Prowadź badania naukowe. Nie, bo nie mam żadnych warzyw chyba. Chociaż nie, mamy eksperyment z warzywami, te nasionko całe. Zresztą zobaczymy, co on tam wybierze. Nieznane nasiono pospolite. Okej, mamy ładne zdjęcia. Teraz musimy skorzystać z toalety. Zdecydowanie. Dobra, miejmy nadzieję, że... A, ta. Bo to są pizuary. Dobrze trafiłam. Jak tam wasze kontakty? No, bardzo ładnie. Może jeszcze coś zaśpiewamy? Jak brak dostępnych interakcji? Coś się tu popsuło z tym. Coś zniszczył. O, świetnie. O, to tylko mały problem. Dobra, to prowadź badania naukowe na razie. Też może skorzystaj sobie z tej twojej łazienki. A potem prowadź badania naukowe. Jeszcze ci się wyłączy majsterkowanie. No dobra, to trudno. Aha, bo ona tutaj chce śpiewać, ale dlaczego nie chcesz śpiewać ze mną? Śpiewaj. Pinki jego warcaby. O, śpiewaj z Apli. No. Śpiewajmy. Ostatnio co prawda niezbyt dobrze to wychodziło, ale no cóż. Jaka romantyczna piosenka mi się trafiła. Ej, oj. Ale nie jest tragicznie. Prawda? Czy to tylko moje wrażenie? Nie, nie jest tragiczny. O, poprawić umiejętność nauka. To by ci się przydało. Możemy się już napić jakichś drinków? Nie. Dobra, to może wybierzemy się jeszcze z April do jakiejś... do tego klubu bonsai, bo chciałabym go zobaczyć, czy będę mogła tam wejść w ogóle z April, gdzie on tu był. Widzieć bardzo raz grupą. Oj, daj już spokój z tymi kujonami, naprawdę. Ciebie bym nie podejrzewała o to, że chcesz być kujonką. Znowu się przebrała. To jest jakiś ekskluzywny klub, dlatego wydaje mi się, że może być ciężko z... z tym... z wejściem April. No ale... zobaczymy. Wow. Jakiś tak powoli się ładuje. Ekskluzywnego klubu. Dobra. Aha! No tak, zapomniałam, że... nie mogłam się połączyć z... serwerem. A tego niestety... dostać się do strefy dla VIP-ów. No właśnie, ja sama nie wiem, czy ja wejdę. Chociaż chyba powinna... powinna wejść. Tak. Tylko, że niestety April nie wejdzie.
Ciekawe, czy możemy ją zawołać. Przyjazna. Nie, może być kiepsko niestety. To jest niestety problem z mego życia. Dobra, to może tutaj polecimy jeszcze na jakiegoś drinka. O, majsterkowanie. Okej. Okay. Tu mamy jakiś klub. Przygotuj szybkie drinki. No, Dwayne mi się wchrzanił. O, April też. Wszyscy robią drinki. No, wypij. I może potem się jednak przebierz. Coś normalnego. No i mi podwędzą moje drinki. Pij to. Come on. No. Ej, już jest 19. Boże drogi. Dobra, to pożegnaj się ładnie z April. Z April. Gdzie ona jest tu? Dobra, wyproś z grupy. Ty jak tam skończysz, to jeszcze sobie coś zjesz. Ja mam co jeść. Jakiś batonik? Mamy batonik? A, nie widzę. Chyba nie. Dobra, to zjesz sobie to. Wrócisz do domu. Para mówi, jeszcze zmienimy ciuchy. Zmień strój. No ten. Świetnie. I pójdziesz tutaj, przywitasz swoją żonę. Dobra. Okej. O, Artemis ma urodzinki. Akurat wszyscy są w domu, nie? Znaczy, no prawie, bo nie ma. No już prawie, prawie. O, Artemis nam się zestarza. Dobra, to jeszcze możesz go wąchać? Nie, możesz dać go wąchać tu. Dobrze. Może być. No, Nima zaraz powinna być w domu. Gdzie jesteś, Nima? Aha, tu. Dobra. Nima, Nima, Nima. Wracaj, wracaj, wracaj. Romantyczne. Flirtuj. Miłosny uścisk i pocałunek z przechyłem. No come on, Pam. A ciekawe, czy tu będzie ten zaproś do kąpieli w wielkiej wannie, czy coś takiego. Jak to tu było? O, zaproś do kąpieli nago w wielkiej wannie. To weasel door. Queeno. Zeb Bondi. Mini Boli. Nie, ja. O, nie, nie, nie. Ja myślałam, że w wielkiej wannie. Ale tej tutaj. Come on. Dobra, kąpiel nago. Tak wam ustawię. Będzie szybciej, kurde. Ale zaproszenie było. Powiedzmy. Tylko nie do końca zrozumiale. No, wszystkie dynie mi poniszczyli. Bezczele. O. Zapalimy świeczki.
co było romantycznie. Wow, jakie ściny. Ajaj. No i jeszcze telefon dzwoni, no nie? Przytulaj się. A, pływałam nago. Ach, ta cenzura. No tak, zapominam ciągle, że nie mogę tego opublikować. Jest takie smutne. I mam, to twój telefon? Nie, to nie jest twój telefon. Ej, pocałować się nie zaliczyło. Może tu się zaliczy. A, teraz się zaliczy. Bardzo. Obciskuj się. O, bąbelki! Bąbelki. Jak słodko. Dobra, potem bara, bara. O! Akurat mu się zachciało. A jej nie, o! Jej! Radosny. No, niestety nic z tego nie mogę opublikować. Włączymy jakąś muzyczkę. O, może nie taką. Jakąś... No nie, komu dzwoni telefon? Może są? Komu dzwoni telefon? Nie. Dobra, wychodzimy z wanny i idziemy na parkiet. Czy tutaj? Czy tutaj? Idziemy tańczyć. Czy tańczymy całą noc? Okej. Zatańczcie razem wolny tańc. Ojej! Nima, co ty robisz? Oszalono. No tak średnio ten soul pasuje, no ale nie będzie. Czemu to nie płynie? Tak trochę odwrotnie miało być. Chyba ona powinna wytańczyć razem wolny taniec. Co jakby to było poprawnie. No. Teraz jest ładnie. Może coś w tym... O, już nie chcecie. No dobrze. Może napijemy się czegoś? Nie, bo tylko możemy szybkie drinki robić. To jest takie smutne. O, dmuchańmy bańki. Ananas. Nie będzie. A ty weź sobie watę cukrową. Nie wiem, czy można... Dwie, ale powiedzmy, że spróbujmy. Wow. O, w ogóle jak Artemis. No, tutaj inaczej wygląda zupełnie na tej miniaturze. Baw się dalej. Banieczki, banieczki. Pokazuje wam się tu coś? Nie.
Dobra, to nie ma. Spróbuję jeszcze tutaj na średniej prędkości się pokręcić, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Pamiętam, że coś takiego było albo w Sims 2. W Sims 1 raczej nie. O. Znowu zwiecha. Dobra, poczekajcie chwilę, bo nie wiem, czy to się odwiesi, czy się nie odwiesi, także zaraz wracam. Chyba. Okej, na szczęście się odwiesiło. Już myślałam, że będzie tak jak wcześniej. Dobra, wiecie co? Ja wyłączę jednak tą muzykę, bo ona zaczyna coraz głośniej grać. No, nie ma. Pokaż, co potrafisz. W Sims 2 właśnie coś takiego było. Jej! Szalona. No jutro chyba nie idą do pracy, więc mają luz bluz. Ojej, gdzie tam do łazienki? Oglądaj Nina, jak wariuje. No co się z niej nabijasz? Dobrze jej idzie. No. Dobra. Niech już pójdą spać, bo już są wykończeni. Także ty sobie skorzystasz z toalety. Pójdziesz spać. Ty byś musiała coś zjeść jeszcze. Zjedz sobie to. I też byś musiała skorzystać z toalety, zanim pójdziesz spać. Ojej! O, nawet zdążył. I idziemy spać. No i myślę, że tu będziemy kończyć już ten odcinek. No wyszedł on taki trochę nie po mojej myśli, bo co chwilę się gra przecina i jeszcze zwiecha totalna po prostu zrobiła nam dziurę w jednym dniu. No ale mówi się trudno. Mam nadzieję, że teraz się nie będzie tak zdarzało, bo zmniejszyłam trochę opcje graficzne i mam nadzieję, że to powinno lepiej działać. Już nie wiem. Niestety różnie to bywa. Ale tak, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Także mam nadzieję, że wam się podobało. No i usłyszymy się w kolejnym. Mam nadzieję, że nie zapomnę dodać domków do opisu filmu. Jeżeli tak się stanie, to krzyczcie w komentarzach, to postaram się jak najszybciej to uzupełnić. No i życzę wam miłej zabawy z domkiem i z naszą słodką parką. Dobrze. No to do usłyszenia w kolejnym odcinku Pogrywamy z Simami. Cześć!